Nazywam się Henryka. Mam 62 lata. I urodziłam się, wychowałam się w rodzinie katolickiej, gdzie w mojej rodzinie nie było ani przemocy, ani jakiejś patologii. Wszystko było taka zwyczajna, prosta, polska rodzina, która zajmowała się od samego początku rolnictwem. No ja tak samo. No i przyjęłam Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela 2 lata temu. Od tej pory moje życie zmieniło się. Przestałam bać się śmierci, jakieś lęki w ogóle, to wszystko ustąpiły. Zaufałam Bogu. No i teraz jestem w tym kościele, za co Bogu bardzo dziękuję. Do tej pory, gdy nie poznałam jeszcze Pana Jezusa, moje życie było takie spokojne. Co w kościele katolickim było, to wszystko ja przyjmowałam to za prawdę. Nie było żadnych sprzeciwów. No było wszystko, uważałam, że to było tak, jak trzeba. Do tej chwili, dopóki nie pojawili się w moim życiu Świadkowie Jehowy, zapukali do mojego domu, zaczęli mnie odwiedzać co tydzień. No ja z początku, to mi się to spodobało, dostałam Biblię, u nas Biblii w domu nie czytaliśmy. Wszystko się opierało na kościele katolickim. No i ja zaczęłam czytać, no ale wtedy to tak mi się to naprawdę spodobało, no dowiadywać się o Bogu, no powiedziałam, mówię, fajna rzecz. Pojechałam do miasta, kupiłam sobie swoją Biblię. No i zaczęłam czytać tak naprawdę. No i wtedy i tak mówię, gdzie to są te dwie tajemnice Różańca Świętego, na którym ja się tyle lat modliłam. Mówię, te wszystkie są, a tej nie ma. I tak się, a ja nie miałam nawet kogo się zapytać. Przyjechała moja córka Dorotka i mówię, słuchaj Dorotka, ja już 3 razy przeczytałam Nowy Testament i ja tego nie znalazłam. A ona mówi tak, no bo tego nie ma. No jak to nie ma? Przecież ja się tyle modliłam na tym. A ona mówi, to Kościół katolicki prowadził z nienatchnionych pism. A, no to zrozumiałam wtedy, że to... A coś mi zawsze brakowało w tym kościele, czegoś mi było brak, taki czułam niedosyt. Aha, to jest nieprawda. No dobrze. No i wtedy ci świadkowie się mnie tak uczepili, że ja nie wiedziałam, jak się z tego wyplątać. Jak oni mieli przyjść, już ten dzień nadchodził, to na mnie spadały tony ciężaru. Ja mówię, nie, ja tego dłużej nie udźwignę. Jak poszli, to tak jakby wszystko ze mnie opadło, no i ja znów czułam się normalnie. I mówię, no coś muszę z tym zrobić. I w końcu jak już tak naprawdę, bo ja uważałam, że no jak ja mogę im się przeciwić? No to są ludzie wierzący, tak uważałam wtedy, że no ja im nie mogę się przeciwić. No i ja wtedy zadzwoniłam do nich i powiedziałam, że niech nie przychodzą, bo ja, jeżeli nie zrozumieją, żeby odeszli, to ja w ogóle zamknę drzwi, nie będę z nimi rozmawiać, mają nie przychodzić. Niech nawet się nie pytają mnie dlaczego. Dobrze, tak się stało. No i wtedy Dorotka, moja córka, poznała właśnie tutaj, zaczęła słuchać przemówień naszego pastora. No i zaczęła mi opowiadać to wszystko, a ja tak... No jeszcze coś nowego? Kościół katolicki i świadkowie, mówili jeszcze coś świeżego. No i wtedy byłam w takim rozdarciu, że ja nie wiedziałam i nie wiedziałam, co jest do czego wtedy. I wtedy poszłam na swoje łóżko, uklękłam i mówię tak, Jezu, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to mnie dotknij, żebym ja poczuła, że Ty jesteś, że Ty żyjesz. I tak, jak te słowa powiedziałam, to tak w tym miejscu, w okolicy serca, 3 razy takie dotknięcie. I to było takie ciepłe, takie miłe,
że ja jako przytomiałam, później mówię, on naprawdę do mnie przyszedł, on mnie dotknął. I tak, ja nawet nie wiedziałam, że to tak trzeba. Mówię, Jezu, to ja teraz idę za Tobą. No i w taki sposób się wyzwoliłam od tej religii, od tych świadków, już teraz w ogóle ich nie słucham. Nie zważam żadnych, nie zważam na okoliczności, które mnie otaczają, tylko ufam Słowu Bożemu, bo wiem, że to jest prawda, że tu jest teraz ta prawda. I nadal zamierzam w tym kierunku iść. Może wolno się rozwijam, ale nie zrezygnowałam. Dalej tkwię w tym i wiem, że tak trzeba. Amen. Spotkanie z Jezusem. Spotkanie z Jezusem. Rozumiecie, to jest to. To mamy mówić ludziom. Spotkanie z Jezusem. Spotkanie też z prawdą. Czyli spotyka się z prawdą. Tak? I ona już nie może. To prawda jest inna. Prawda?